Jeśli interesuje Cię dieta Slim Vega Plus Fish, to ten film będzie idealny dla Ciebie. Będę w nim pokazywać posiłki właśnie z diety Vega Plus Fish przez cały tydzień. Dieta Vega Plus Fish to, jak widać, 5 posiłków dziennie, które dostępne są w 4 różnych kalorycznościach, od 1200 do 2500 kalorii. Poniedziałek. Dzień rozpoczynamy od naleśników mango z nasionami chia, do tego twarożek czekoladowy z jabłkami. Posiłek numer 2 to sałatka z kaszy z suszonymi pomidorami. Mamy również kukurydzę, świeżego ogórka i pomidora. Z kolei na obiad dzisiaj, jak przystało na dietę Vega Plus Fish, rybka. Jest to płastuga w panierce z siemienia lnianego i płatków owsianych, do tego pire szpinakowe i warzywa w sosie truflowym. Pod wieczorek to taka wariacja na temat tradycyjnego polskiego smalcu, którego oczywiście dobrze znamy. Mamy smalczyk z fasoli i jabłka, chleb z kiszonym słonecznikiem, to bardzo interesujące, i ogórek kiszony z cebulką. Z kolei kolacja to tarta z serem feta, z pomidorkami i groszkiem, do tego sos szczypiorkowo-musztardowy. Wtorek. Na śniadanie mamy dzisiaj szakszukę z marchewką i pieczoną pietruszką. I wiadomo, że do szakszuki idealnie pasują jajka, więc jajka pieczone z parmezanem, szczypiorkiem i solą himalajską. Z kolei drugie śniadanie. Kokosowe trufle twarogowe, to musi być pyszne, naprawdę. Z kolei posiłek numer 3 to zapiekanka z łososiem i kapustą, z sosem maślanym, do tego ryż z koperkiem i miks warzyw. Mamy tutaj brokuły, mamy cukinię i mamy marchewkę. Posiłek numer 4 to dzisiaj zupka. Zupa krem z pieczarek z groszkiem ptysiowym. No i nasza kolacja to sałatka z surimi i ananasem i ciabata. Środa. Na śniadanie dzisiaj kasza manna o smaku waniliowym z musem truskawkowo-jagodowym. Z kolei drugie śniadanie to serek wiejski curry z pieczywem i ze świeżym ogórkiem. Posiłek numer 3, przyznaję, że mi osobiście bardzo się on podoba, bo mamy tutaj kotleciki z ciecierzycy z sosem śmietanowo-sojowym i do tego pieczone frytki warzywne. Z kolei w podwieczorek dzisiaj również na słodko owoce pod korzenną kruszonką. Czy to nie wygląda pięknie? I kolacja, porcja świeżych warzyw, ale z tuńczykiem, bo to sałatka z tuńczykiem i batatami z zielonym winegretem. Czwartek. Na czwartkowe śniadanie mamy dzisiaj krajankę jajeczną z brokułami i papryką, do tego rzodkiewka z kalarepą oraz pieczywo. Drugie śniadanie to dzisiaj koktajl. I to nie byle jaki, bo marchewkowo-brzoskwiniowy. Zwróćcie uwagę na ten kolor. Naprawdę aż chce się go wypić szybciej, nie na drugie śniadanie. Obiad to dzisiaj halloumi w miodzie z warzywami i kluski śląskie, czyli taka inna odmiana takiego tradycyjnego gulaszu, który znamy. Z kolei posiłek numer 4, bardzo tradycyjny, już bez żadnych wariacji. Placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną. I kolacja, ryba po grecku z warzywami. Piątek. Na piątkowe śniadanie mamy paszteciki rybne z brokułem i mozzarellą, do tego dip wiśniowo-chrzanowy, ogórek z fasolą i kukurydzą. Z kolei na drugie śniadanie dzisiaj zupa. I to zielona zupa minestrone, czyli coś takiego bardzo nietypowego. Z kolei obiad dzisiaj po włosku. Wege pulpeciki, makaron pełnoziarnisty i sos pomidorowy z bazylią. Do tego wszystkiego jeszcze pieczony kalafior. No i podwieczorek. Nie ukrywam, że wygląda i brzmi cudownie. Banan w cieście gryczanym z musem dyniowo-pomarańczowym. Czy wyjedliście coś takiego? Bo ja przyznaję otwarcie, że nigdy nie próbowałam takiego pieczonego banana. No i kolacja. Toskańskie warzywa pieczone, do tego kotleciki jaglane z serem camembert i kolendrą.
i to już koniec naszego tygodnia z dietą Slim Vega plus Fish. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tej diety, to zadawajcie je proszę w komentarzach. Na pewno na wszystkie odpowiemy, a właściwie odpowiedzą nasi kucharze i dietetycy. Pamiętajcie również o tym, że wystarczy zalogować się w panelu klienta, aby mieć dostęp do menu tej i wszystkich innych diet z wyprzedzeniem. Na początku każdego tygodnia pojawia się menu na cały tydzień. Tam dostępne są również składniki, jak i makroskładniki każdego z posiłków. I ostatnia sprawa. Jeśli macie aktywną dietę, to proszę oceniajcie ją w panelu klienta. Dzięki temu nasi kucharze wiedzą, co smakowało Wam bardzo, a co nieco mniej. Dzięki temu macie realny wpływ na to, jak ta dieta wygląda w przyszłości. Dzięki za uwagę.